się jest, pokaż. Dobry pies, tak? To pokaz możliwości Luny, która bez problemu odnalazła narkotyki w jednej z cel aresztu śledczego. Pies został specjalnie przygotowany do tego typu działań. Wbrew temu, co się mówi, że pies dostaje narkotyki, jest to wierutna bzdura, gdyż pies zapoznaje się z zapachem. W zależności od szkoły jest to różnie. Na przykład ona z jednym z zapachów został jej przystawiony do nosa. Dwa razy pociągnęła zapach i tak poznaje. I do tego jeszcze musi mieć pasję do aportów, gdyż wyszukując narkotyków, ona myśli, że szuka aportu. Także za każde zaznaczenie musi być obowiązkowo zabawa z psem. W zakładach karnych środki odurzające czy narkotyki to towar bardzo chodliwy. By minimalizować zjawisko, potrzebne są regularne kontrole. Narkotyki pojawiają się w każdym więzieniu, w każdej izolacji, gdzie osoby przebywają, a w tej chwili jest to największy problem, jeżeli chodzi o populację osadzonych. Wiadomo, że środki niedozwolone w zakładach karnych zdobyć jest trudniej niż na wolności, dlatego cena idzie w górę. Osadzeni próbują się odurzać. Część z nich w zdecydowanej większości jest uzależniona już z pobytu sprzed trafienia do więzienia. Dlatego taki pies jest nieodzownym elementem, ażeby można zapobiegać skutecznie przenikaniu środków niedozwolonych w areszcie śledczym. Pies Luna na co dzień pracuje w Straży Miejskiej i jest pod opieką strażniczki. Pracuje również w policji, a nowy etat to areszt śledczy. Służy przede wszystkim profilaktyce, ale oczywiście dodatkowo wyszkoliliśmy go na wyszukiwanie narkotyków i już się sprawdził przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Toruniu. W przypadku policji zazwyczaj jest to na umówione hasło, dokładnie mówiąc wtedy, kiedy taka potrzeba zaistnieje i w podobny sposób będzie funkcjonował też z aresztem. Jeśli będzie taka potrzeba, automatycznie przewodnik psa i pies zostanie wykorzystany. Luna to owczarek belgijski, ma 2 lata, w Straży Miejskiej pracuje od roku.